Coraz więcej osób na świecie ma na swoich komputerach zainstalowane tak zwane oprogramowanie Boeing. Jest to nowatorskie, darmowe oprogramowanie do obliczeń rozproszonych, czyli takich, w których Twój komputer wraz z tysiącami innych wykonuje malutką część gigantycznego zadania wymyślonego przez naukowców. Takich zadań, czyli projektów, jest obecnie bardzo dużo i każdy może sobie wybrać, w czym chciałby pomóc. Mój komputer przykładowo przynależy do kilku projektów, w tym do Climate Prediction Net, w którym samodzielnie opracowuje on model klimatu Ziemi, w którym coś umyślnie zmieniono. Program działa w tle lub jako wygaszacz ekranu, nie przeszkadzając mi wcale, a jednocześnie pomaga on naukowcom odpowiedzieć na kluczowe pytania. W nagrodę dostajesz wirtualne punkty, podziękowania, statystyki dla Twojego kraju, a przede wszystkim dobre samopoczucie, wiedząc, że pomogłeś. Osobiście uważam, że każdy komputer powinien mieć domyślnie zainstalowany taki program, który później można sobie odinstalować. Inaczej, kiedy nikt nie korzysta z komputera, ten po prostu marnuje swój potencjał.